Przyszedł czas, żeby ruszyć magiczne 30% i właśnie dzisiaj będzie wszystko o tych 30%. Jeżeli chodzi o ostatni czas, to dostałem od Was naprawdę kosmiczną ilość pytań. A najwięcej o co? O 30%, magiczne 30%. No to już wszystko tłumaczę. Po pierwsze, nie 30%, tylko do 30%, bo tak zawsze to komunikowałem. Jest to chwyt marketingowy. Taki sam chwyt marketingowy i jak stosują inni. Jeżeli idziemy do sklepu, to na witrynie mamy napisane obniżka do 30% i wchodzimy do środka i co się okazuje? Że są artykuły przecenione o 5%, 10%, 15%, 20%, 20 parę, no ale muszą się znaleźć, a przynajmniej powinny, takie, które są przecenione właśnie o te 30%. I przyznaję się, dokładnie ten sam chwyt marketingowy stosuję w przypadku boksów po to, żeby zaprosić Was do środka, żebyście zobaczyli, jak to naprawdę wygląda. Wszyscy tak robią, a Wy jak byście zrobili? Zapraszam do środka. Jesteśmy u mnie na hamowni Volvo z silnikiem 1.6 dieselek. Koncernu PSA, czyli bardzo popularny silnik. Dzisiaj go schamuję z boksem i bez boksa, ale zanim to zrobię, jeszcze coś. Zobaczcie, do 30% więcej mocy. Sorry, ale będę do tych 30% wracał, dlatego że no, usiedliście trochę na mnie z tymi 30% i muszę powiedzieć, że nie najlepiej się z tym czułem. Ja jestem sportowcem, także będę walczył i będę się starał Wam to naprawdę wyjaśnić. Przygotowałem sobie tutaj kilka wykresów. Dlatego, że nie jestem w stanie określić, jak mój boks zareaguje na konkretny egzemplarz samochodu. Tutaj jest na przykład Ford Fiesta. Dokładnie dwa takie same auta. Ten sam model, ten sam silnik, nawet ten sam rok produkcji. I zobaczcie, jedna Fiesta wygenerowała 149,3 konia po boksie, a druga taka sama, na maksa zaznaczam, wygenerowała 132,1 konia. Oczywiście też zobaczcie, moc fabryczna deklarowana przez fabrykę była różna. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie wiemy, w jakiej kondycji jest silnik, w jakiej kondycji jest turbosprężarka, w jakiej kondycji są wtryskiwacze, w jakiej kondycji jest układ wydechowy, czy nawet taka bardzo prosta rzecz, co ile kilometrów ktoś w samochodzie zmieniał olej. Tych czynników jest mnóstwo i te wszystkie czynniki mają właśnie wpływ na moc. Zobaczcie, mam tutaj na potwierdzenie jeszcze kilka przykładów. Alfa Romeo 147 1.9 JTD 150-konna. Jedna fabrycznie wygenerowała 157,2 konia, druga 152,8 konia, no ale tutaj boks zadziałał na 186 koni w jednej, a w drugiej 170,5 konia i nic więcej nie dało się wyciągnąć. 15 koni różnicy. Następne auto. Skoda Octavia. 1.6 dieselek, 1.6 TDI, 105, bardzo popularny silnik. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Seryjnie jedna zanotowała 105,2 konia, czyli książkowo, druga 106,1 konia, natomiast po boksie pierwsza tylko 114,4 konia. Aha, ta 130,2 konia, czyli ponad 15 koni też różnicy. Wiecie co? Chyba powinniśmy wpisywać przebieg samochodu podczas hamowania i od tego momentu to u mnie się na pewno zmieni, bo wtedy będzie to bardziej czytelne. I Audi, rekordzista, ze 154 koni, 150 seryjnie, 2.0 TSI, na 199,6 konia, a drugie Audi, dokładnie takie samo, 187,9 konia, a w niutkach tutaj mamy prawie 50 różnicy, jeżeli chodzi o przyrost po boksie między jednym a drugim. No i właśnie tak to wygląda. Właśnie dlatego nie jesteśmy w stanie podać dokładnych wartości przyrostu, ale teraz do samochodu i hamujemy Volvo. Zanim ten samochód zmierzymy z boksem i bez boksa, chcę Wam coś pokazać, zobaczcie. Oczywiście go wcześniej przetestowałem, sprawdziłem na nim wszystkie możliwe warianty. Seria. 109,1 konia, 251,5 Nm momentu, czyli jak na przebieg 240 tysięcy km naprawdę pięknie trzyma fabryczne parametry. Teraz boks Duda Garage.
Boks bez dostrojenia, 140,4 konia, 289,9 Nm momentu. I teraz po dostrojeniu, bo oczywiście tego boksa dostroiłem, każdy ma taką możliwość. I teraz uwaga, 143,9 konia, a newtonometry 321 newtonometrów momentu. I właśnie w takiej wersji ten samochód opuści hamownię. Ale teraz znowu wrócę do tych 30%. No i teraz liczymy. 109,1 konia to jest 100%. Tak? Tak. 143,9 konia to jest X. I teraz 109,1X to się równa. Mamy razy 100, czyli dwa miejsca. 114,390. I teraz X to się równa 14390 podzielone przez 109,1. To X równa się 131, ja tak w pamięci nie potrafię liczyć, wcześniej to policzyłem, i 0,9%, czyli moc wzrosła o 31,9%. Teraz w sumie mogę na stronie umieścić nowe hasło reklamowe. Boksy Duda Garage do 31,9%. I teraz pierwszy pomiar z zamontowanym i dostrojonym dokładnie do tego samochodu boksem. ...146 koni, 325 Nm, ponad 2 konie więcej niż przy poprzednim pomiarze, ale umówmy się, że między pomiarami 2 konie to norma. Natomiast 75 Nm momentu więcej niż seria. To naprawdę jest przepaść, ten silnik przepięknie zareagował, a to bardzo popularne silniki. Volvo, Mazda, Mini, Peugeot, Citroen, no i Ford. Prawie tak popularne silniki jak 2.0 TDI w Volkswagenie. To teraz co? Wpisujemy seria. Test, rozgrzewka przed testem oczywiście, start, wypinam boksa i rozpędzamy auto na rolkach. Jest. I tak jak mówiłem, teraz pomiar bez boksa. ...106,3 konia, 243 Nm momentu. Tutaj dwa konie mniej, tam dwa konie więcej, ale tak jak mówiłem, te dwa konie przy różnych pomiarach to norma. Ale muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Zrobiłem ekstremalny test mojego boksa na tym silniku. Ile jestem w stanie z tego silnika wykrzesać? Zobaczcie. Prawie 170 koni i 344 Nm momentu. To jest ten wykres zielony, zobaczcie, on jest pofalowany. Dlaczego? Dlatego, że sterownik silnika widział, że to już jest niebezpieczne i zaczynał obcinać moc. Boję się ten test powtórzyć jeszcze raz, bo ten silnik ma przejechane 240 000 i wydaje mi się, że to byłoby zbyt duże ryzyko. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, subskrybujcie mój kanał, będą kolejne, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jaki samochód, a może taki ekstremalny test na jakimś świeższym, innym aucie. Pozdrawiam i do zobaczenia.